Dominika. Jesteśmy u Karolci i będziemy robić co? Pierniczki. Pierniczki. For teachers. I Kamilunia jest Karolina. Tak? Śliczna? Dorotka. Wszystko na mnie chroni. Chcesz zobaczyć? Chore życie. Tak? Patrz, Kamilcia. Kamilcia. Jest Kamila. Śliczna malutka. Świąteczka. Zrobisz świąteczkę? Pięknie. Patrz, tam już leżą pierniczki. Karolcia tutaj płacze. Nie ma tak podejść do dzieci. Cika, cika, stój! Cikunia, spokojnie. Zaraz czekaj, bo cika się tutaj ten. Idziemy z Karolcią i z Dorotką do sklepu. Po lukier, do pierniczków. Po pisaki pierniczków. Po pisaki, bo ja już przyniosłam lukier. Pozdrawiam. Widzę Kurcie. I dziękujemy za głosy, za książki bardzo, bo no już właśnie, bardzo Karol, dużo napłynęło i bardzo dziękuję wam wszystkim za głosy. O, bardzo wam dziękujemy. Mamy już 1000 na więcej, naprawdę. 1200 bo prawie. Super. Bo razem możemy więcej, prawda? Tak, oczywiście. No i będę wam dawać link do głosowania. Gdyby ktoś tam nie wiedział, co chodzi, to możecie wpaść i zagłosować. Zimno. Nie ma. Nic. Patrzcie, mamy gotowe rzeczy. Tutaj, znaczy, tu mamy lukier, tutaj domki. No, Dorotko tutaj smaruje, proszę bardzo. To są dzieła Julii. O, o, są domki. Co z tego, że się rozwalały cały czas. Ale są, o, nasze dzieło, proszę. Zuzia z mojej klasy opowiadała o kanale Feed Lovers i z ciekawości sobie weszłam i po prostu kocham ich vlogi. Są super parą i właśnie sobie odrobimy fizykę zaległą i oglądam, także polecam, jeśli jeszcze nie widzieliście. Patrzcie, co nareszcie mi się udało. Owinęłam te kulki z pomocą mojej mamy. Wygląda efektownie, także jestem zadowolona. A te kulki na pewno dodają trochę takiego świątecznego nastroju. Dzisiaj w kalendarzu, bo zapomniałam nagrać, był taki szampon do włosów z Douglasa Ultimate Shine. Ma śliczne opakowanie i zobaczymy, czy będzie dobrze mył włosy. Jak mogliście już zauważyć, albo na moim snapie, albo w filmie, mam już gwiazdę na choinkę, bo niektórzy pytali, czy będę miała i tak dalej, więc tak, nie mogłam znaleźć żadnej ładnej i w sumie zdecydowałam się na tą tak na szybko. Mam trochę takich nowych ozdób na choinkę, to znaczy w sumie 3 albo 4. Tutaj tego aniołka, co wam pokazywałam, takiego Mikołaja Krasnala, nie wiem, dostałam go kiedyś w prezencie, i taką szyszkę i w sumie to chyba tyle z tych takich nowości. I powiem wam, że ostatnio udało mi się przetestować tak dokładnie 3 rzeczy z tego nowego zamówienia z kosmetyków z Ameryki i jak na razie wszystkie są rewelacyjne, szczególnie ten tutaj do brwi, jest naprawdę mega. Jak zamawiałam, martwiłam się, że odcień będzie zły, ale okazał się naprawdę super idealny do moich brwi. Tutaj mam Hidden Conceal, to jest korektor w sztywcie, odcień jest dobry, też dobrze kryje jak na taką cenę i jak na produkt w sztywcie, bo zazwyczaj te korektory w sztywcie troszeczkę słabiej kryją. I ostatni to jest Rimmel Fix and Perfect, to jest ta próbka primera i ona też jest super. A i zapomniałam wam powiedzieć o kremie BB z Maybelline. Trzyma się bardzo, bardzo długo na twarzy, świetnie ją wygładza, nie tworzy takiego efektu ciastka. I jedynym jego minusem, który jak na razie zauważyłam, to troszeczkę ciemnieje, także to tylko taki mały minusik, ale mimo wszystko za taką cenę i za takie efekty jest naprawdę super.